Kiedy w lutym ubiegłego roku spółka Wrocław 2012 zdecydowała się przejąć teren budowy nowego obiektu i przekazać go nowemu wykonawcy, wszyscy zastanawialiśmy się, czy Max Beagle zdąży na czas. Okazało się, że się udało. Za nami 42-tysięczny nowy stadion, na którym swój pierwszy mecz rozegra dzisiaj Śląsk-Wrocław, podejmując Lechię Gdańsk. Ostatni bilet na to spotkanie został sprzedany dzisiaj rano, a to oznacza, że dzisiejsze spotkanie obejrzy komplet publiczności. Padnie więc rekord frekwencji na meczu polskiej ligi. Tak naprawdę lepszego momentu na inauguracyjny mecz Śląska-Wrocław na nowym stadionie nie mogliśmy sobie chyba wymarzyć. Wrocławianie przed tym meczem zajmują pozycję lidera, a Lechia Gdańsk i jej kibice są przecież zaprzyjaźnionym klubem. Przed nami więc magiczny wieczór. Do meczu pozostała godzina, powoli będziemy się udawać na stadion. Jesteśmy już na stadionie, trzeba przyznać, że obiekt robi naprawdę niesamowite wrażenie. Na tych trybunach zasiądzie dzisiaj 42-tysiące kibiców. No właśnie, ta liczba jest trochę zastanawiająca. Przed tygodniem na stadionie przy ulicy Oporowskiej zasiadło niespełna 8-tysięcy kibiców, tak więc wrocławscy fani się cudownie rozmnożyli. Pytanie, ilu z nich to prawdziwi kibice, a ilu z nich to przypadkowi turyści? No zaraz się o tym przekonamy. Chodziłem, ale to jeszcze jak były dawne czasy. Czyli ile lat minęło do ostatniego uczestnictwa w meczu? 5. To sporo okres czasu, ale co pana skusiło tutaj, żeby przyjść dzisiaj? Obejrzeć stadion, no bo wiadomo, pierwszy raz jestem, no i zobaczyć, co ten Śląsk naprawdę reprezentuje. Mała bryła, trybuny wysoko do góry idą, pod dużym kątem i to robi wrażenie. No i bliski kontakt z murawą. Był pan kiedyś na takim obiekcie już, tak dużym? Raz w Chorzowie, raz w Bielefeldzie. Ale jakieś różnice pan tutaj widzi? To są stare stadiony. Pierwszy raz jestem na tak nowoczesnym stadionie. Kiedyś byłem jeszcze na Camp Nou. Ale jest klasa europejska, jak nie światowa. Na Camp Nou, ale spodziewa się pan takiej gry jak Barcelony dzisiaj? Nie bardziej, nawet lepszej. A kiedy ostatnio był pan na meczu Śląska? No, pierwszy raz jestem na meczu Śląska. Co pana skusiło tutaj przyjść? Piękny stadion, wrażenie, jeszcze nigdy nie byłem na stadionie, więc... No i dobry wynik Śląska. Jaki wynik pan przewiduje? 2-0. Do ostatniego miejsca i mam nadzieję, że stworzymy fantastyczną atmosferę. No, bardzo mi się podoba. Po 6 latach nieobecności na meczach Śląska stadion robi wrażenie. Jak Śląsk będzie na fali, to chyba cały stadion będzie na każdym meczu pełen. Na pana doping też można liczyć rzeczywiście. To oczywiście. I co pana skusiło, żeby przyjść tutaj na stadion? Zobaczenie nowego stadionu oczywiście w akcji zespół Śląska. Lidera tabeli. I jaki wynik pan przewiduje dzisiaj? Właśnie mecz przyjaźni powinien być 1-1 remis. Jak wrażenia z nowego stadionu? No generalnie jest bardzo ładny stadion, prawda? To co widzę, to dla mnie jest naprawdę duże wrażenie na mnie robi. Nie myślałam, że po prostu tak to będzie wyglądało. Była kiedyś pani na podobnym obiekcie? Nie, nie byłam. A jaki wynik pani dzisiaj przewiduje? Nie wiem, może remis? Ale na meczu Śląska pierwszy raz, czy wcześniej zdarzało się? W ogóle nie byłam na żadnym meczu, jestem w ogóle pierwszy raz na meczu. A przed telewizorem? No często oglądam, bo mąż i teść ogląda. Siłą rzeczy muszę z nimi oglądać. Ale myśli pani, że pani wróci tutaj na ten stadion, obejrzeć kolejny mecz? Tak, 11.
Wrocław. Pierwsze spotkanie Śląska Wrocław na nowym stadionie. Wrocławianie pokonali Lechię Gdańsk 1-0, a pierwszego gola na nowym obiekcie zdobył Johan Voskamp. Dzięki zdobytym 3 punktom WKS pozostanie na fotelu lidera, a inauguracja wypadła naprawdę bardzo okazale. To był wspaniały spektakl z udziałem 42-tysięcznej publiczności, którzy przez całe spotkanie bardzo głośno dopingowali swój zespół. Naprawdę możemy być dumni z tego stadionu, możemy być dumni ze swoich kibiców i ze swojej drużyny. Tyle ze Stadionu Miejskiego dzisiaj. Już kolejne spotkanie Śląsk zagra 25 listopada z Wisłą Kraków.